Cześć! Dzisiaj sprawdzę, czy da się zrobić piankolinę używając pianki w żelu. Poza pianką w żelu będę też potrzebować kleju czarodziejskiego, patyczka do mieszania masy, jakiegoś pojemniczka, w którym będę wyrabiać masę, płynu do prania, barwnika oraz oczywiście sporej ilości styropianu. Zaczynam od pianki w żelu. Do pojemniczka daję niewielką ilość pianki, a następnie patyczkiem mieszam ją, aby uzyskać pianę. Daję jej niewiele, ponieważ ona zaraz urośnie, gdy zacznę ją mieszać. I jak widzicie, mieszając uzyskuję sporo tej piany. Postaram się ją teraz dać tak troszkę na bok, a w drugim rogu miseczki daję klej czarodziejski. Staram się dać taką samą ilość kleju, jak dałam pianki. I zaczynam mieszać piankę razem z klejem. Myślę, że troszkę tej masy mam za mało, dlatego dodam jeszcze troszkę pianki do golenia. I jeszcze trochę kleju. I dalej mieszam. Jak widzicie, ta masa ma niebieski kolor, ponieważ ta pianka miała taki niebieski żel. Ale później ten kolor zmienię. I powstała taka gęsta masa, do której teraz dodam barwnika. Początkowo chciałam dodać czerwonej farbki, ale potem stwierdziłam, że lepiej będzie wyglądać z różową. Kolejnym składnikiem, który dodaję, to płyn do prania. I ten płyn wlewam po trochu i mieszam. Jak widzicie, konsystencja masy się zmieniła. Bardziej się odrywa od miseczki i jest mniej ciągnąca się. Jestem bardzo ciekawa, czy ta masa mi wyszła. Powiem wam, że kiedyś chciałam kupić nawet tą piankolinę, ale jak zobaczyłam jej cenę, to stwierdziłam, że chyba się nie opłaca na jeden filmik jej kupować. Myślałam, że ta masa już się bardziej zbiła, ale jak widać, na przyspieszeniu ona nadal się tak śmiesznie rozchodzi. Ponieważ ona nadal się tak rozłazi, to pomyślałam, że dodam jeszcze troszkę tego płynu do prania. Okej, sprawdzę, czy ona się klei. No niestety nadal przykleja się do palców, także jeszcze troszkę dodam płynu i dalej mieszam. Jest bardzo śmieszna w konsystencji, może jeszcze troszkę dodam tego płynu. I dalej będę mieszać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, sprawdzę jeszcze palcem, o, już jest trochę lepiej. Ale mimo wszystko trochę się jeszcze klei, więc jeszcze troszkę dodam tego płynu. I mam nadzieję, że taka ilość wystarczy. Teraz może będę ugniatać tę masę dłońmi. Jak widzicie, ona się fajnie przelewa, tylko strasznie się klei do rąk. Nie jestem pewna, czy tak się powinna kleić. Jak widzicie, strasznie się klei. Nie pozostaje mi nic innego, jak dodać styropianu. Okej, i teraz całość znowu ugniatam. Zobaczymy, czy się uda, czy też nie. Okej, dodałam jeszcze troszkę styropianu i już trochę lepiej to wygląda, natomiast nadal się niestety przykleja do rąk. Natomiast już bardziej utrzymuje ten kształt i się tak nie rozłazi na boki. Spróbuję teraz coś z niej wykonać. Jak widzicie, wyszło mi ładne serduszko, które trzyma kształt, nie rozchodzi się. Także myślę, że masa jest chyba w miarę okej, chociaż nadal trochę klei się do rąk. W tamtym przepisie było powiedziane, że ona się w ogóle nie klei do rąk. No moja niestety klei się do rąk. I nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że dałam złe ilości, czy może jednak tym, że użyłam pianki w żelu. Jeśli znacie na to odpowiedź, to koniecznie mi o tym napiszcie, bo ja chętnie się dowiem, jaki błąd zrobiłam. Wiecie co, pomyślałam, że sprawdzę jeszcze, co się stanie, jak dodam do tej masy mąki pszennej.
Niestety nie mam mąki ziemniaczanej, która według mnie byłaby tutaj fajniejsza, no ale jak mówię, niestety jej nie mam, dlatego użyję tutaj mąki pszennej. Dokładnie mieszam tą masę. Niestety styropian czasami mi ucieka z tej masy. Okej, i masę już wymieszałam. Dodam może jeszcze troszkę barwnika, bo wydaje mi się, że ona jest strasznie jasna ta masa. I dalej będę ugniatać. Okej, mam całe ręce różowe. Masa jeszcze trochę się klei, natomiast posłuchajcie, jak ona fajnie trzeszczy. To trzeszczenie jest bardzo takie śmieszne i przyjemne. Spróbuję teraz ulepić z niej gwiazdę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomimo tego, że masa nadal się delikatnie klei do palców, to torapienie jest bardzo przyjemne. Pewnie dlatego, że tutaj wiele robi ten styropian, który zupełnie zmienia całą tą masę i ta masa przez to jest taka bardziej śmieszna i zabawna, bo tak fajnie trzeszczy pod palcami i jest taka zupełnie inna w konsystencji przez ten styropian. Jak widzicie, ta gwiazdka mi wyszła. Pomyślałam jednak, że fajnie będzie sprawdzić, czy tą masę można też użyć w troszkę inny sposób. Mianowicie postaram się ozdobić to serduszko. To serduszko kiedyś było wieszakiem. Niestety, jak widzicie, tutaj haczyk mi się urwał. On jest przykręcony na śrubki, dlatego teraz je odkręcę i pozbędę się tego elementu. Okej, następnie biorę kawałek masy i przyklejam. No i powiem wam, że się fajnie przykleja. Że nie ma problemu z przyklejeniem. Wyrównuję i tworzę oczywiście serce. Niestety masa cały czas przykleja mi się do palców. Okej, i tak się prezentuje gotowe serce. Niestety przez przypadek, gdy je lepiłam, posypałam je delikatnie mąką. Mam nadzieję, że ta mąka nie popsuje tego efektu. Okej, serduszko jest gotowe. Na razie je odkładam i postaram się jeszcze coś z tej masy ulepić. Odrywam kawałek masy i formuję na kluseczkę. Może troszkę jeszcze bardziej ją rozciągnę, tak żeby była troszkę chudsza. Łodyżka grzybka jest gotowa, teraz zrobię mu kapelusz. Grzebek jest zrobiony, a mi zostało całkiem sporo tej masy, dlatego sprawdzę, czy da się z niej zrobić figurkę przestrzenną. Zrobię coś bardzo prostego, czyli bałwanka. Rozdzielę sobie masę na dwie kuleczki, a następnie z tej jednej kuleczki wydzielę jeszcze jedną kuleczkę. Teraz kuleczki poprawiam. Jeszcze trochę zmniejszę tą jedną kuleczkę i zrobię troszkę większą głowę. Okej, nakładam ją. I teraz zaczynam robić głowę. I teraz przyklejam głowę i zobaczymy, czy bałwanek będzie stał, czy może za chwilę padnie. Okej, jak widzicie, bałwanek stoi ładnie, także z tej masy zdecydowanie da się zrobić przestrzenną figurkę. Jednak ja zniszczę tego bałwanka, bo trochę dziwnie mieć różowego bałwana. I zrobię z tej masy gwiazdkę.
Parę kulek styropianu jeszcze mi zostało, także pomyślałam, że dodam je jeszcze do serduszka, ponieważ w niektórych miejscach mam tego styropianu bardzo mało. Także teraz je dodam, a następnie poczekam, aż te wyroby wyschną. Wyroby już wyschły, tak się one prezentują. Jak widzicie, masa mocno ściemniała, ale to przez moją farbkę, która niestety po wyschnięciu mocno zmienia kolor. Spróbuję oderwać gwiazdkę i Wam pokazać z bliska. Niestety gwiazdka chyba jeszcze nie do końca jest wyschnięta, bo nie da się oderwać, także wezmę nóż i nożem ją odkleję. I to samo robię z grzybkiem. Natomiast mogę Wam pokazać serduszko, które tak wygląda. Muszę przyznać, że chyba serduszko wyszło najładniej. Także tak się prezentują wyroby. Czas teraz na podsumowanie. Po pierwsze, niestety nie udało mi się do końca zrobić tej masy, a przynajmniej nie w taki sposób, jaki była ona przedstawiona na filmie, z którego się wzorowałam, bo jak widzieliście, musiałam do tej masy dodać jednak mąki, ponieważ za bardzo się ona kleiła i teraz nie wiem, czy jest to kwestia pianki, czy złych proporcji. Ponieważ tak jak już chyba wspomniałam, tutaj bardzo ważne są proporcje i zarówno pianka do golenia, jak i płyn do prania oraz klej muszą być w tych samych proporcjach. A ja używając pianki w żelu miałam troszkę utrudnione zadanie, ponieważ ona cały czas jakby zmieniała swoją objętość i tak nie za bardzo wiedziałam, czy dopełniałam ilość kleju, czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o samą masę, dało się z niej lepić, jak widzieliście, nawet wcześniej, gdy nie dodałam do niej mąki. Po dodaniu mąki dużo mniej się kleiła, chociaż nadal troszkę się jeszcze przyklejała. Natomiast muszę stwierdzić, że z tej masy, pomimo tego, że ona się kleiła delikatnie do dłoni, bardzo przyjemnie mi się lepiło. Było to takie zupełnie inne doznanie, ponieważ ten styropian, tak jak wcześniej mówiłam, bardzo zmienił tą konsystencję i też to samo trzeszczenie było bardzo przyjemne. Także jeśli znudziła Wam się Modelina, Fimo albo jakieś inne masy, to naprawdę wypróbujcie sobie ten przepis. Ja tutaj nie robiłam paru kolorów, ale jeśli użyjecie różnych barwników, to można też, jak widzieliście na przykładzie bałwanka, zrobić postacie przestrzenne, a nie takie płaskie, jakie ja zrobiłam. I to tyle w tym filmie, ja się z Wami żegnam, napiszcie mi w komentarzach, czy używaliście kiedyś takiej piankoliny oraz jeśli wiecie, to dlaczego mi ona do końca nie wyszła. I to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!